Z nami jest pani trener Agnieszka Truszyńska. Ostatnie treningi w Pruszkowie. No właśnie, dokąd zmierzacie i z jakim celem? Tuż za kilka dni bardzo ważna impreza przed wami. Dokąd zmierzamy? Zmierzamy do Macedonii, to na pewno. Chcemy uzyskać jak najwyższe miejsce. Myślimy tutaj o miejscach 1-3. Nie ukrywam, że spełnieniem marzenia będzie miejsce pierwsze w tym turnieju. Natomiast no, każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to będzie bardzo trudne zadanie. A proszę przedstawić swoją grupę zawodniczek, na co ją stać? Jakieś wyróżniające się postaci? To jest bardzo wyrównany skład osobowy. Każda wnosi do tego zespołu bardzo dużo pozytywnych elementów i w momencie, kiedy będzie wybierany na poszczególne mecze tak zwany ten pierwszy skład, na pewno zawodniczki będą dopasowywane do przeciwnika według swoich indywidualnych umiejętności, według potrzeb, które będą wynikały z taktyki. No właśnie, z kim zagracie, bo to będą dość takie zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom zespoły. Tak, zaczynacie z Grecją, później bodajże jest Wyspy Owcze, Szwajcaria i Macedonia, jeśli chodzi o grupowych rywali. Tak, taka jest kolejność tych gier. Przed Szwajcarią mamy 2 dni wolnego, więc będzie trochę dłuższy okres czasu na przygotowanie i regenerację. Wydaje mi się, że Szwajcarki są najmocniejszym rywalem tej grupy, którego trzeba pokonać. Natomiast w tej chwili poziom piłki ręcznej już tak się powoli wyrównuje na świecie, że żadnego zespołu nie wolno lekceważyć, a tym bardziej mecz rozpoczęcia Grecja-Polska. Wiadomo, że takie mecze rządzą się swoimi prawami i po prostu trzeba dobrze wejść w turniej. Trener Marek Karpiński, trener naszych srebrnych medalistek w Mistrzostwach Europy na plaży, po turnieju powiedział, że musiał wręcz demotywować swoje zawodniczki, żeby po prostu tak je energia rozpierała. A jak właśnie w przypadku pani drużyny ta motywacja wygląda? U nas jest przede wszystkim koncentracja, bo na tak młodym, w tak młodym wieku ta koncentracja stanowi tak jakby podłoże tego wszystkiego i wszystkich pozostałych działań. I nie trzeba mobilizować aż tak mocno, ponieważ dziewczyny naprawdę chcą. Jeszcze może o tej samej formule Dywizji B. To chyba dobrze, że tyle jest meczów do rozegrania, że to te zespoły, które do tej szesnastki czołowej jeszcze się w tym momencie nie załapały, mogą w sumie pokazać się właśnie w tych kilku meczach. Ja myślę, że to też dla dziewczyn jest duże doświadczenie, dużo gier, dużo nowych doświadczeń, różne sytuacje boiskowe i to na pewno zaawansuje w przyszłości. Jeszcze wróćmy do tego awansu, to nie będzie, prawda, łatwa sprawa, bo trzeba najpierw wygrać grupę, a potem jeszcze ze zwycięstwą jakby równoległej grupy. Tak, trzeba wygrać wszystkie mecze w grupie, zająć pierwsze miejsce i potem czeka jeszcze nas mecz o pierwsze miejsce z grupą B i w zależności kto tam będzie na pierwszym miejscu, takiego będziemy mieli rywala. Tak, więc trzymamy kciuki i życzymy wszystkiego najlepszego. Proszę nie dziękować. Nie, dziękuję. Do widzenia.